Trzy osoby się zgadzają. Coś tam się nie zgadza.
Wszystkiego słowa. Może jeszcze raz przedstawię. Jest wniosek pani Aureli Korewnie o odwołanie przewodniczącej Rady Karmazyn, powołanie nowego przewodniczącego Rady Gminy. I to jest za wprowadzeniem tego wniosku do porządku obrad. To jest za wprowadzeniem tego wniosku. Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3. Tak? 3 osoby. 13. 14, 11. Jestem przeciw. 14. Więc jedna z pani głosowała, tak? 11 było za. 3 wstrzymujące. Dobra. Czyli wprowadzamy to jako punkt, tak, trzeci. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad w tej chwili z przyjętym wnioskiem, tak, już po poprawce punktu trzeciego? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Jedna osoba, dwie, kto jest przeciw? Jedna. Rozumiem z tego wniosku. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu nr 21 z obrad 21 sesji Rady Gminy Zgornica z dnia 23 kwietnia 2013 roku. Jeszcze jedną taką moją uwagę, bo Państwo przyjęliście ten porządku, ale w którym punkcie? Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu nr 21 z obrad 21 sesji Rady Gminy Stecznica z dnia 23 kwietnia 2013 roku. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Może ja tylko zgłoszę uwagę wobec tego do protokołu. Z treści protokołu wynika, że ja stwierdziłam, że głosowanie ma być odbywać się w zeszłym, przepraszam, na poprzedniej sesji w sposób tajny. Stwierdziłam to tylko na podstawie tego, że w pokoju słyszałam, że karty wyborcze są naszykowane. Kiedy rozmawiałam z pracownikiem gminy, pani Mariolą Krzyśku, pytałam, czy wszystkie uchwały są sprawdzone przez prawnika. Stwierdziła, że tak, karty wyborcze są również naszykowane. To tylko dla Państwa informacji. Nie, ja oczywiście mam głosowanie tajne. Przepraszam. Także to było po prostu zrobione, nie wiem w jaki sposób ktoś celowo to zrobił, ale dziękuję. Kto jest z Państwa za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak muszę wyliczyć. Kto się wstrzymał? 1 osoba, 2, kto jest przeciw? Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja przedstawiciela zarządu Wodociągi Zachodniopomorskie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szkoleniową, stanu technicznym wodociągów i systemu kanalizacji w gminie Stopnik oraz o zamierzeniach w zakresie planu modernizacji wymienionej infrastruktury. Proszę przedstawiciela zabrania głosu. Proszę bardzo. Tak, dzień dobry Państwu. Tu jest prezentacja, tak? Dzień dobry Państwu, Szymon Różański, jestem dyrektorem handlowym. Pierwszy raz się widzimy, mówię w takim szacownym gronie. Chciałbym przedstawić moich współpracowników. Dyrektor techniczny pan Zbigniew Iwan, kierownik oddziału pan Mirosław Stasiuk i Roman Wójtlak, kierownik eksploatacji. Szanowni Państwo, mówię, zacznijmy naszą współpracę rzeczywiście dość niedawna. Chciałbym tylko przyinteresować takie trzy aspekty, które nam przyświecają. Pierwsza sprawa, zależy nam na tym, aby Państwa urządzenia, które się znajdują na gminie, no, współpracowały w sposób prawidłowy, ale też nasze patrzenie jest takie, iż te urządzenia powinny mniej kosztować, ale też były dobre w eksploatacji, także koszty eksploatacyjne, ponieważ to wszystko wpływa na taryfę.
Jesteśmy firmą z doświadczeniem już 35-letnim. Nasi współpracownicy w tej firmie pracują kilkadziesiąt lat. A co za tym idzie, mówię również, kiedy były budowane wodociągi w latach 70-tych, 80-tych tu na tej starej gminy, te osoby również brały udział w tych działaniach. Dzisiaj technologia poszła do przodu, w związku z tym zwracamy już nie na to, żeby woda była, ale też jakość wody, ile ona kosztuje, jakie koszty są pośrednie, co wpływa na to, iż taryfa jest taka, czy nie inna. I taką współpracę z Państwem chcielibyśmy rozpocząć właśnie przez te 4 lata. Za chwilę Państwu oddam głos naszym dyrektorom technicznemu, który przekaże i pokaże Państwu, jaki jest stan techniczny. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że technologia zawsze idzie do przodu i bardzo jest ważne, żeby iść z duchem czasu, po to tylko i wyłącznie, aby ten końcowy efekt w postaci tańszej eksploatacji był widoczny u Państwa w kieszeniach. Co jest takiego ważne? Rozpoczęliśmy oczywiście, mówię, nasze działania w taki sposób, iż zostały do Państwa skierowane specjalne ankiety z wypełnianiem danych. Wiemy o tym, że to do niektórych Państwa jeszcze nie dotarły. Dlatego też, aby usprawnić tą procedurę, przedstawiamy Państwu nasze wszystkie namiary osób, które są w naszej firmie. Zawsze można się skontaktować zarówno pod względem technicznym, jeżeli jest jakaś awaria, jak i pod względem umów czy stanu licznika. Mamy nadzieję, że wchodząc na tą gminę, wybaczycie nam Państwo różne potknięcia, zwłaszcza jeszcze te, które nie dotyczą umów, a to wynika z tego, że nie chcielibyśmy zatrudniać dodatkowych osób, tylko i wyłącznie tego, żeby wrócić koszty w taryfę. Przyjęliśmy zasadę, mówię, że te osoby, które tu już wcześniej były, które Państwo znają, my jako firma zatrudniamy i pracujemy razem z tymi osobami, które tutaj były. To tyle na wstępie. Panie dyrektorze, mówię, jeśli mogę prosić, mówię o kilka słów w sprawach technicznych. Za chwilę pokażemy też slajdy i liczymy na to, że Państwo będą też do nas skierowali uwagi po to, aby ten sprzęt czy woda płynęła w sposób niezakłócony i dobrej jakości. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze. Zbigniew Iwan, dyrektor techniczny Wodociągów Zachodniopomorskich. Wyszliśmy na Państwa gminę jako eksploatator w wyniku przetargu od 1 marca. Pierwsze, co zrobiliśmy, to przegląd instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych po to, aby zapoznać się, żeby zrobić taki raport otwarcia, można powiedzieć. Nie chciałbym tutaj jakiegoś czarnowictwa uprawiać, ale no nie było dobrze. Nie było dobrze. Rzeczywiście urządzenia działały, działają, ale to jest, powiem w ten sposób. Ja nie jestem specjalistą od samochodów i w samochodzie tylko wiem, z której strony mam wlew paliwa. Uważam, że od reszty są specjaliści. Dlatego jak na przykład jadę samochodem i coś mi burczy, stuka, pika, robię głośniej radio. I tutaj było podobnie. Wtedy tego nie słyszę, prawda, ale problem nie znika. Tutaj było podobnie w gminie. Dotychczasowy eksploatator no, widział, że to wszystko działa, ale gdzieś tam stukało, gdzieś pukało i wydaje mi się, że to był jakiś błąd, bo powinien sygnalizować do gminy, powinien zwracać się do wójta z jakimś problemem, że coś złego się dzieje, ale to było po prostu podgłaśniane radio, dalej działało, jakiś tam sznurek na kawałek drutu, ale jakoś to działało. My teraz jako nowy eksploatator chcemy tą infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną przywrócić do normalnego funkcjonowania. Normalnego, to znaczy takiego, żeby nie trzeba było tego radia głośniej robić, żeby to wszystko działało i żebyście Państwo mieli wodę odpowiedniej jakości i zawsze, żeby było odpowiednie ciśnienie, żeby był odpowiedni przepływ, żeby po prostu starczało tej wody nawet wtedy, kiedy są duże rozbiory wiosną czy latem, gdy trzeba podlewać trawniki i tak dalej. Ale właśnie ten raport zerowy, ten raport otwarcia
pokazał nam, że no było sporo zaniedbań. Zaniedbań, o których gmina prawdopodobnie nawet nie wiedziała, bo skoro była woda, no to po co zgłaszać? Wójt, nie wiedząc, że coś się tam psuje i tak dalej, nawet nie próbował interweniować, bo jak można interweniować w sprawie czegoś, o czym się nie zostało powiadomione? My teraz chcemy przywrócić tą infrastrukturę do właściwego stanu, zwłaszcza, że to nie jest stara infrastruktura, to nie są stare sieci. Tyle tylko, że urządzenia, które towarzyszą temu, a więc rozmaite pompy, rozmaite dmuchawy i tak dalej, no zostały, można powiedzieć, delikatnie wyeksploatowane. Tak jak powiedziałem, nie chcę uprawiać czarnowictwa, więc nie będę tutaj nikogo straszył, że za chwilę może nie być wody, ale czasami może i tak się zdarzyć. Jeżeli tak się zdarzy, to traktujemy to jako awarię i tą awarię staramy się usuwać na bieżąco. Gdy teraz ostatnio były dwa przypadki, że były zgłaszane awarie, może było jakieś opóźnienie, proszę to wziąć na kartę tego, że dopiero zaczynamy tą naszą wspólną relację i jeszcze te wymiana telefonów i wymiana informacji nie idzie tak, jak należy, ale proszę mi wierzyć, że nad tym pracowaliśmy i pracujemy nadal i w tej chwili nie będzie już takich problemów, żeby zgłoszona awaria musiała czekać. Chociaż muszę powiedzieć, że gmina Stepnica podlega pod oddział terenowy Goleniu, którego kierownikiem jest pan Stasiak, siedzący tutaj. I oddział terenowy Goleniów ma również w swoim zakresie inne gminy. Czasami może zdarzyć się więc taka sytuacja, że na jednej gminie jest awaria i na innej gminie jest awaria. Jeżeli to akurat wypada w dzień wolny od pracy, utrzymujemy z reguły w każdym oddziale jedną ekipę awaryjną, jedną ekipę pogotowia i czasami może zdarzyć się coś takiego, że usuwanie tej awarii będzie jakimś opóźnieniem. Posłużę się tutaj przykładem. Nie pamiętam, 8 maja akurat była taka sytuacja, że zabrakło wody, gdzieś nie było wody na którymś wodociągu tutaj w Stepnicy, a jednocześnie w gminie Dobra, którą również obsługuje oddział terenowy Goleniów, również była awaria, poważna awaria, bo został zerwany rurociąg. I jest pewien dylemat, jak podzielić ludzi, żeby i to załatać, i to załatać. Stąd pewne opóźnienia wynikły, proszę tego nie brać na kart naszej złej woli czy opieszałości. Czasami rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, ale jeszcze raz powtarzam, zdarzają się, a nie są regułą. Co więcej mogę powiedzieć? Zaraz dowiecie się Państwo o tym, jak wygląda sytuacja techniczna tutaj na zdjęciach, które przedstawimy. I kierownik działu eksploatacji, pan Wojtyniak, mówi wspólnie z panem Stasiakiem, jak to wygląda i co należy zrobić. Pierwsze działania takie, które już trzeba wdrażać natychmiast, bo nie cierpią zwłoki, zostały już podjęte i już szereg spraw zostało uregulowanych. Muszę tutaj bardzo podziękować panu wójtowi, bo reakcja na te nasze uwagi była znakomita i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tak szybkiego i skutecznego działania. Będziemy starali się dorównać poziomem interwencji panu wójtowi i na pewno nie zawiedziemy państwa. Panie Romanie. Ja poprosiłem na siedząco, będziemy podrobniej omawiać. Chcielibyśmy państwu, że tak powiem, dać obraz, że ujęcia wody i oczyszczanie ścieków to są obiekty techniczne, skomplikowane, a zdaję sobie sprawę, że 90% społeczeństwa nie było na takim obiekcie, bo nie chcę nikogo tutaj obrazić i nie wie. Dlatego z jednej strony zobaczymy, jak te urządzenia wyglądają i w państwa przypadku, waszej gminy, i z drugiej strony troszeczkę omówię, jak to działa. Jesteśmy w Miłowie, to jest kluczowy obiekt dla gminy. Urządzenia są z lat 70., 80., są, tak jak państwo widzicie, to są, nazwijmy to delikatnie, wyeksploatowane w znacznym stopniu. Czekamy na opinię dozoru technicznego, czy te urządzenia
będą mogły być dalej eksploatowane, no bo podlegają pod dozór techniczny. Ponieważ to są urządzenia ciśnieniowe, podlegają pod urząd dozoru technicznego, a to akurat, jak widać tutaj, te zbiorniki są stalowe i w związku z tym ta korozja punktowa następuje. To są około 30-letnie zbiorniki, także no, może posłużą, ale może też dozór ich ze względu na takie wrzeli kraterową korozję może ich nie dopuścić. Także dla Państwa, którzy nie byli nigdy w stacji wodociągowej, w ujęciu wody, tylko tak pokrótce powiem, że to jest to układ technologiczny, cały jest skomplikowany, tą wodę trzeba wypompować z podziemi, trzeba ją uzdatnić, tu akurat widzimy hydrofory na filtrach, wytrącić żelazo, mangan, no jest to taka maszyneria, mówiąc tak kolokwialnie, o którą jest to, o którą trzeba dbać i którą trzeba prawidłowo eksploatować. No to jest miłowo, to jest zestaw pomp, które tutaj zestaw teoretycznie składał się z czterech pomp. Ta pompa nie działała w ogóle, była niesprawna technicznie. Ta pompa, ciekawostkę Państwu powiem, nie przewymiarowana, nietypowa, jedyna, która działała po 2 tygodniach od momentu przejęcia, rozleciała się, mówiąc tak. Przewymiarowana, to ja tutaj dodam, że chodzi po prostu o to, że pobór energii jest dużo większy niż potrzeba. W związku z tym, że cena energii w kapitalnym stopniu wpływa na wysokość taryfy, jest to istotna sprawa. W tej chwili zamontowaliśmy z naszych, nazwijmy to zasobów, zapasów, 3 pompy, które zabezpieczają na dzień dzisiejszy prawidłową eksploatację tego ujęcia. Niemniej już sygnalizowaliśmy wójtowi, że w tak kluczowym obiekcie trzeba zastosować nowoczesne rozwiązanie, czyli zestaw hydroforowy. Przedstawiliśmy już ofertę producenta, myślę, że w tym kierunku pójdziemy, bo nie ma sensu tego remontować, starych typów pomp dobierać. Są dzisiaj nowe rozwiązania, pewne, skuteczne i które zabezpieczą prawidłowe działanie tego kluczowego ujęcia wody. Te pompy starego typu działają po prostu na zasadzie włącz-wyłącz, czyli ustawia się minimalne ciśnienie, przy jakim pompie się powinny załączyć i maksymalnym, przy jakim pompy się włączają. Pompy podają wodę na hydrofor i z hydroforów dopiero idzie ta woda dalej do sieci. A akurat to ujęcie w Miłowie obsługuje tutaj no ponad połowę gminy, łącznie z Kopicami, Gąsierzynem i Czarnocinem, które są bardzo oddalone od ujęcia wody. I z tego co wiemy, w ciągu ostatnich kilku lat w okresie letnim te miejscowości najdalej oddalone od ujęcia po prostu w okresie letnim tej wody nie miały. Ten zestaw, który my proponujemy tutaj na dzień dzisiejszy, działa na zupełnie innej zasadzie, jest on sterowany falownikowo. Palownik dobiera moc pomp automatycznie do tego, jakie jest zapotrzebowanie na tą wodę, czyli jeśli potrzeba mniej tej wody, pompy stopniowo się wyłączają, zestawu zostaje jedna, która pracuje i ma jeszcze taką możliwość, że nie pracuje na pełnym swojej wydajności, tylko zmniejsza sobie obroty do takich, przy jakich wystarczy ta ilość wody, która jest w stanie pompować. W momencie, jak jest zapotrzebowanie większe, zwiększają się obroty jednej pompy, dołączone są kolejno sekcyjnie następne. Natomiast ciśnienie jest mocne, czyli jest stałe w każdej minucie pracy ujęcia. Czyli to, jeśli ustawimy, że to jest 5 atmosfer, to te 5 atmosfer jest w ciągu 24 godzin na dobę. Jest cały czas takie same i na pewno będzie to sytuacja o tyle lepsza dla tych mieszkańców oddalonych od ujęcia, że w momencie, gdy tutaj pompa się włączała przy 3,5 atmosfery, na końcówce tej wody nie było, więc tutaj jest cały czas te 5 atmosfer i może nie jest to rozwiązanie już takie oczywiście docelowe, bo mamy tutaj też rozważane też inne aspekty, natomiast na pewno ta woda będzie, tak? Może nie będzie to ciśnienie 5, ale będzie 2 atmosfery czy 1,5, które pozwoli korzystać tym ludziom z wody, że oni nie zostaną bez wody godzinę, 2, 3 czy 5. Ja słyszałem, że i więcej tych godzin na tych końcówkach tej wody nie było. Idąc dalej, tak patrząc technologicznie, to właściwie od początku, to jest ogrodzona strefa bezpośrednia głębinowej ujęcia wody, tam gdzie jest pobierane. No trzeba na tym, mówiąc krótko, popracować, trzeba te jakieś zawiasy pourywane uzupełnić, brakujące ogrodzenie zabezpieczyć z jednej strony przed dostępem osób,
Z drugiej strony, tutaj już panu wójtowi też sygnalizowaliśmy te obudowy, no nie może tak być, żeby gdzieś tam, czy ktoś... To jest studnia. To jest studnia głębinowa, żeby, mówiąc tak, może delikatnie, żeby mogły się tam do studni przedostawać jakieś elementy obce. No nie może tak być. Musi to być zamknięte. No, głębinowo, ale to wystarczy opady, tak, atmosferyczne, które gdzieś tam, wiadomo, te deszcze w tej chwili nie są obojętne, które mogą spowodować jakieś skażenie. No, pan na drugiej strefie w ogóle bramy nie ma, no ktoś tam, powiedzmy, do jakichś celów innych to zadał. No, mówiąc krótko, no trzeba urządzenia są wyeksploatowane, trzeba myśleć o nowoczesnych rozwiązaniach, a nie remontować. To tak, ładnie określę, stary złomy. Tutaj widzimy, że te urządzenia są wielokrotnie niektóre spawane. Natomiast no, dozór techniczny na spawanie zbiorników, które są w ich kompetencji dopuszczenia do ruchu, nie wyraża zgody, powinna to robić, to uprawniona jednostka z reguły, ta, która produkowała te filtry, która ma odpowiednie uprawnienia. No, żale widzimy, tak? No, czy poczekamy na opinię dozoru technicznego, co on się powie, czy to warto remontować, czy nie no, warto. Tutaj akurat widzimy, tak? Spawanie jakieś... Domowe, że tak powiem, nieprofesjonalnie pospawane urządzenia. No, jak to zobaczy, najprawdopodobniej każe nie dopuści do ruchu tego urządzenia. Szafy elektryczne, zdekompletowane, tak określę, tu brakujące elementy, przewody w sposób tam nieprofesjonalny, podłączane tak, żeby tylko, aby to działało, żeby ta woda płynęła, no nie może też tak. No, znaczy na dzień dzisiejszy już tak to nie wygląda, jeśli chodzi o instalację elektryczną, gdyż na wszystkich obiektach została instalacja doprowadzona do standardów takich, jakie powinny być, czyli każda pompa ma własne zabezpieczenia, własne styczniki, własne wyłączniki i działa to już tak, jak powinno. Natomiast no, pompy i zbiorniki są na wszystkich, są. Tak? Na wszystkich budynkach problem dachów i elewacji to tylko później na następnych budynkach będziemy szybciej przechodzić, żeby nie przeciągać. No wszędzie trzeba te dachy remontować i jakoś tam zadbano poniekąd o elewację, o ten niby wygląd, natomiast no, nie zaczęto od tego, czego się powinno zacząć, nie? Czyli od tego. Także tu Miłowa jako tą kluczową, to oczko w głowie, stepnicy. Teraz tam pójdzie już szybciej, łąka Żarnowo, ujęcie wody, no, obiekt też jest pomalowany, no, zagrzebiały cały, no, wszyscy widzą urządzenia zdekompletowane, pokrywy kanałów brakuje, podobno na 3 dni przed przejęciem ktoś ukradł te pokrywy stalowe kanałów, no nie może tak być. I podobny układ też. To są zdjęcia z dnia przejęcia. Układ powinien być 3 pompy zamontowane, zabezpieczające. Wisi wszystko na jednej pompie. W tej chwili już są 2 zamontowane. I trzecia jest rezerwowo wyremontowana i też gotowa do zamontowania. Ale też tutaj rozwiązaniem idealnym byłby zestaw hydrofalowy. Myślę, że się uda nam przekonać Państwa i wójta, żeby już nie iść tą starą technologię i stare pompy energochłonne je tam remontować na siłę, tylko to są sobie nowoczesne urządzenia. No tak jak widać, jak jest dach niezrobiony. To jest wnętrze szybika, tu pod spodem jest studnia głębinowa, w której jest pobierana woda. No przyjrzyjmy się na instalacja elektryczna do pompy głębinowej. Nie wiem, czy to widać dokładnie na tak zwanego pająka połączona. Stan techniczny tego szybika, no mówię, to tu się wodę pompuje, to do uzdatnienia. Jest to, co pijecie. No inaczej, nie, panie dyrektorze, po uzdatnieniu, ale no to powinno być czyste, wybiałkowane, żeby tam jakieś zagrożenia nie było. To jest ten piach wybrany, ta instalacja elektryczna też już jest doprowadzona do porządku. Bo to pisało wszystko na drutach. No, mogliśmy pozwolić, żeby to tak dalej działało, bo nie znaliśmy dni ani godziny, tak? No Widzeńsko tutaj tragedia, jeżeli chodzi o stan techniczny budynku. No bardzo mocno trzeba popracować nad tym budynkiem. Zasilanie energetyczne stacji rezerwowe przez, tak jak to jest ze słupa z sieci energetycznej, tym przewodem. Przez szybko uchylone, wprowadzone do stacji. Tak to działa na dzień dzisiejszy. No, stan budynku jest, tu mówię, chyba
najgorszy, że tak powiem, że jest to jakaś instalacja, nie wiem, przez kogoś wymyślona, coś tam próbował zdarzyć, ale coś z tego nie wychodziło. Bo tutaj przynajmniej jest już w miarę, tak zdjęcie nie brać, nawet w miarę, że tak powiem, nie ma zabrudzeń w tych przybikach. No nie mniej, instalacja elektryczna podłączona. Też już tak nie wygląda, też już pozostało. No bo to jest albo takie w studni głębinowej do rozwiązania. Wszystko na wierzchu. Wszystko na wierzchu. No trzeba o to dbać, to musi być zakonserwowane, wymalowane, czysto musi być, no, żeby nie było ryzyka, że tam gdzieś się może coś na tej studni przedostać i w jakiś sposób strefa zarośnięta, takie drzewa już powyrastały w tej strefie, że tam nawet już dźwignię niczymi można wjechać do tej. Trzeba będzie tutaj z leśnikiem, czy z kimś ustalić, żeby samosieje takie powycinać, no bo tak to się zobaczy, jak to wygląda. Jest za wąsko, żeby samochód wjechał. Urządzenia też w stanie, że tak powiem, ukreślę delikatnie, bardzo wyeksploatowany, już tutaj cieknie, zbiornik spawany. De facto w momencie wejścia to wszystko nie działało, to było wyłączone, woda sobie płynęła, no stan też zbiorników jest odprowadzone za płotem, są tutaj z rura odprowadzone do wody popłuczne, do lasku, że tak powiem, no też przepisy prawa na to nie pozwalają. Widzieliśmy to zdjęcie, także następnym szybkim polecimy, już teraz będzie nam szybkie szło. Budzień w trakcie jest w tej chwili remontu kapitalnego, no tylko tak przelecę, żeby Państwo, no jest, no były zacieki, mam nadzieję, że teraz po tym remoncie już tam jakoś to będzie dużo lepiej wyglądało, po tym remoncie kapitalnym. Gąsierzyno jest do wyłączenia. Gąsierzyno jest wyłączone, to jest stacja, która jest wyłączona. To oczyszczania ścieków. Oczyszczania ścieków to jest, tak mówiąc, no łatwo, to jest jak fabryka, urządzenie, tu ścieki napływają, też brakujące elementy po 13 latach eksploatacji, urządzenia, że tak powiem, się wyeksploatowały, więc je zdemontowano pianką, zaklejono dziurę po wentylatorach. No też tak nie może być, jakieś spawania nieprofesjonalne, no tak działają te urządzenia, no ale tak po prostu nie powinno się robić. Instalacje elektryczne, wszystko wisi, skorodowane, już kilkanaście lat te urządzenia mają, więc się nie ma co dziwić, no ale o takie rzeczy jak przewody, że tam gdzieś może ktoś wisi i wpadnie jeszcze do tych ścieków i się zahaczy o przewody, to urządzenia bez linki, bez tak króciutko przepompownia ścieków surowych, tak wyglądają ścieki, które napływają do oczyszczalni, są pompowane później. Skorodowane totalnie, także nie wiem, czy to na zdjęciach widać, normalnie te ścieki plus się wydostają z tych przeskorodowanych rur na wylot, te ścieki się mieszają, niepotrzebnie energia, ale to jest marnowana na te działania. Tu w oczyszczalni brakowało kilkunastu pomp, mieszadeł, między innymi dlatego te zastoliny piany, które powodują wtórne zagniwanie na reaktorze. W tej chwili urządzenia tutaj dzięki szybkiej reakcji wójta zostały zamówione, te pompy, wszystkie mieszadła już są zakupione, są na terenie oczyszczalni. I już ten proces technologiczny oczyszczania będzie przebiegał na pewno sprawnie.